Według przeprowadzonych przez nas badań w 6 krajach Europy Wschodniej Polacy mają największe problemy w regulowaniu rachunków za ogrzewanie. Wielu z nich bierze kredyty i jest to wskaźnik największy w całej Europie Wschodniej w tym zakresie. Myślę, że jest mała świadomość tego, w jaki sposób można ograniczyć koszty ogrzewania, co też pokazują wyniki badań, które mówią o tym, że ponad połowa Polaków nie stosuje żadnych urządzeń, które mogłyby poprawić efektywność energetyczną budynków, podczas gdy na przykład w Czechach tylko 20% gospodarstw takie urządzenia nie jest wyposażonych. Najlepiej zautomatyzować ogrzewanie, czyli korzystać z termostatów czy systemów zarządzania temperaturą w domu, mniej czy bardziej rozbudowanych. Jeśli chodzi o możliwości sterowania mobilnego, to obecnie mamy na rynku tego typu rozwiązania. Jednym z nich jest produkt, który nazywa się Evo Home. Ważne w tym produkcie jest to, że możemy podzielić nasz dom na strefy komfortu. W każdej z tych stref możemy regulować oddzielnie temperaturę i jednocześnie możemy generować oszczędności w kosztach ogrzewania do 40%.